Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Krzychu. Mamy 14 marca roku pańskiego 2020, a ja witam was w kolejnym vlogu krótkim. Włożymy sobie dzisiaj obornik pod kukurydzę. W zasadzie to już drugi dzień. Dzisiaj zamierzam skończyć. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć? Pewnie już słuchajcie, ja rozumiem, że co niektórym to już może rzygać się chce w kółko pierdzieleniem o koronawirusie, ale nie można jakby się, nie można pominąć tego tematu. Może powiem, jak ja to widzę i jakie podjąłem kroki w tym temacie, że tak powiem, słuchajcie. A mianowicie, nie kupiłem 300 rolek papieru toaletowego, nie kupiłem 400 kg mąki i 200 kg makaronu. Nie dajmy się zwariować, uważam. Wiadomo, że sytuacja w mieście jest inna, sytuacja na wsi. No, ktoś tam na wsi, wiadomo, sobie gdzieś tam kurę złapie, kaczkę ubije, jajko przyniesie. Ale no też jakby wychodząc naprzeciw, słuchajcie, w tej sytuacji, co może się wydarzyć, no. Akurat ja już mam tyle lat, że pamiętam sytuację doskonale, gdy był wprowadzany stan wojenny i był zakaz przemieszczania się w obrębie województw. Taka sytuacja też może mieć teraz miejsce, słuchajcie. Może mieć miejsce, więc zamówiłem olej napędowy w jakiejś większej ilości. Poza tym, słuchajcie, myślę, że ten vlog szybko wyjdzie. Kacper go gdzieś tam szybko wrzuci. Cena. Jak wiecie, cena napędu spadła. Nie wiem, na ile ona jeszcze spadnie, czy w ogóle spadnie, bo dolar się strasznie umacnia. Gdzieś tam USA, wiadomo, sobie prężniej z tym radzi i lepiej jak inne państwa. Natomiast na ten moment mam zamówione na poniedziałek. Cena jest 4,13, więc no i z racji ceny i z racji tego, że gdzieś tam jakiś kłopot może wystąpić, słuchajcie, ja bym was namawiał, kto tam ma możliwość, oczywiście, żebyście sobie taki zapas zrobili. Kolejna rzecz, tak jak wspomniałem, może ten vlog wcześniej wyjdzie, środki ochrony roślin. Ja rozumiem, podkreślam, rozumiem, że wypłata dopłat idzie jak krew z nosa i niektórzy nie mają pieniążków, wiem. Ale może warto kupić wcześniej coś po prostu nawet w jakiejś firmie X lub Y, nie będę tu konkretnie, słuchajcie, reklamował. Może warto coś wziąć na termin płatności nawet, ale żeby już to po prostu, słuchajcie, mieć u siebie w magazynie, w gospodarstwie. Bo no też wiadomo, że te czynniki do produkcji środków chemicznych przychodzą też w dużej mierze z Chin. Na przykład, i może być kłopot gdzieś tam, powiedzmy, z dostawami i po prostu tych środków nie kupicie, a opryskać czy na chwasty, czy na coś innego trzeba, więc skąd ma możliwość, uważam, że ja na przykład zaopatrzyłem się środki już na tę jedynkę, na tę dwójkę, na nie mam jedynie na kukurydzę. Wczoraj, słuchajcie, przywiozłem sobie nasiona już. Tam gdzieś Kacper nakręcał, jak rzucaliśmy. Być może to wstawi wam właśnie tutaj w ten vlog. Są to trzy odmiany firmy Majzdur, wyłącznie tylko w tym roku. Miała najmniej, fajnie planowały te odmiany z tej hodowli. Słuchajcie, miały najmniej głowni pyłkowej. Stąd moja decyzja, że będzie to tylko Majzdur, a mianowicie Hulk. MAS23M i MAS29T. Trzy odmiany plus poletka planowana jest impreza, miejmy nadzieję, że się odbędzie tak jak w zeszłym roku. Na poletkach jeszcze nie wiadomo co będzie, to już Tomek po prostu to przywiezie i to będziemy na pewno w kolejnym vlogu starali wam się gdzieś tam pokazać. Czego możemy się obawiać, słuchajcie, no, czego ja się obawiam? Obawiam się, że bo myślę, że to na razie jest początek, gdzieś ten wysyp tej choroby będzie większy i może dojść do sytuacji takiej jak na przykład we Włoszech,
czerwona strefa, załóżmy, odcinają miasto, załóżmy Krośniewice, gdzie jest moja okręgowa spółdzielnia mleczarska i co? I teraz co ja z tym mlekiem zrobię? Nikt po nie nie przyjedzie, nikt nie odbierze. Powinienem utylizować? Nie wiem, po prostu nie odpowiem wam na to pytanie, bo nie mam zielonego, bladego pojęcia. Co ja będę wtedy zrobić, co może się wydarzyć? Bo skutki tego mogą być takie, że tak, nie mamy pieniążków, bo nie sprzedajemy towaru. Spółdzielnia też zostaje w tym, jakby musi pracowników wszystkich utrzymać, a jakby produkcja nie idzie, bo nie ma surowca i nie ma z czego. Po prostu dla mnie na ten moment jest to, słuchajcie, rzecz no niewyobrażalna. Kolejną rzeczą, która może się, tak powiem, wydarzyć, no załóżmy, ktoś z was, nikomu oczywiście tego nie życzę, brońcie Panie Boże, ani sobie też oczywiście, zostanie zakażony koronawirusem, kto wydoi twoje krowy? Kto im da zjeść? Przecież o tym trzeba mieć jakieś pojęcie. Nie wiem. Ministerstwo na ten moment, co ja wiem, nie jest absolutnie na to w ogóle przygotowane. Więc są to pytania bez odpowiedzi, na które sami musicie szukać odpowiedzi, bo ja na ten moment nie potrafię wam na to odpowiedzieć i sam się zastanawiam. Właśnie. Tutaj sobie zaorałem pole wstrącę, tak słuchajcie, wcześniej muszę poranym teraz, ale agregatem, gruberem przejadę. Poranym z tym obornikiem, że tak powiem, jeżdżę na pole. Bo tam, nie mogłem tamtego pola wcześniej zaolać, bo był tam oplon, coś tam, tyle słabo wyszło. Słuchajcie, i teraz wracając do mojego toku rozumowania, że tak powiem, no każdy z was musi samemu podejmować decyzję. Uważam, że w jakiś sposób na pewno jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji i bezpieczniejsi niż mieszkańcy miast. Nie mamy tyle styczności z tyloma ludźmi. Możemy sobie to ograniczyć do, powiedzmy, do minimum i na tyle, ile się da. Gdzieś tam po prostu róbmy swoje. Działajmy w polu, siejmy, krowy dojma. Sytuacja sama się rozwinie i sama gdzieś tam sama nam pokaże, co jakby co czas przyniesie. Także tutaj tak wtrącam, może łamię te wątki, ale słuchajcie, tutaj właśnie będzie kukurydza 23N chyba tutaj pójdzie, bo tutaj piasek, ona jest na różne stanowiska. Także tak to wygląda. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę siał mieszankę zbożową, w sensie jęczmień z pszenicą, troszkę trawy i troszkę, generalnie kończyna, prawie w 100% kończyna. Lepiej sobie, uważam, słuchajcie, radzi w sytuacjach stresowych, z brakiem wody ma dłuższe korzenie. Poza tym dopłata do motylkowych. Otwieramy klapę. To jest druga sprawa jakby. O. Nasiona kiszonki uważam jak najbardziej z tego też prostego, słuchajcie, powodu, że w przypadku suszy, tak jak wam powiedziałem, zawsze tej masy będzie więcej. Nasiano może by było gorzej, bo listki by pooblatywały, jak wysuszysz dobrze. Na kiszonkę materiał jest zielony, więc nie ma takiego, uważam, problemu. Tutaj ziemia 6:30, klasa. No i sobie tutaj rozrzucimy kilka rozrzutników. Na tym chyba zakończę wiosenne włożenie obornika. Także słuchajcie, z czym możemy jeszcze, że tak powiem, co mogę wam poradzić? No, jeśli chodzi o tą sytuację w kraju, pewnie wy starsi
Indianie nie wiedzą, ale no każdy z was musi podejść do tego racjonalnie i po prostu sobie sam określić cele, jakieś tam ryzyko. Ale tu zbiegane przez sarny, przez pieling, przez co. Ojej. Co może kupić wcześniej, co może się jakby zaopatrzyć, żeby później nie było kłopotów. Już czytam gdzieś tam, słuchajcie sobie, jakiś artykuł w internecie, że nawozy idą w górę, bo na przykład gdzieś tam są, powiedzmy, mogą być zawieszone, powiedzmy, zawieszona produkcja z powodu na tego wirusa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ktoś mi powie, zarzuci tutaj, no tak, no najlepiej to by było kupić wszystko, tylko są pieniądze przecież. No dlatego mówię, nie każdy bierze to sobie racjonalnie. Każdy z was kupi to, co jest dla niego najbardziej potrzebne i na co po prostu go stać w tym momencie. No i tyle, no bo więcej, że tak powiem, nie zrobisz. Rzeki wzdłuż nie przepłyniesz. Kobiety nie będę dokańczał. Dokańczał. Przysłowia każdy sobie sam dopowie, więc mówię, no musimy robić to, co na ten moment po prostu możemy zrobić, co jesteśmy, że tak powiem, w stanie. Da, cyk, dojeżdżamy. Zawroteczka. Wczoraj jechałem po nasiona, słuchajcie, to już ciągniki w polach widzę, także każdy, że tak powiem, zajmie się pracą, nie będzie o tym wszystkim myślał, no ale jednak trzeba coś robić, trzeba coś planować, bo nie możemy popadać w jakąś panikę i musimy robić swoje, zamiast tego nikt nie zrobi. Oczywiście sytuacja może też zrodzić się, tylko że tak powiem taka, słuchajcie, że rząd będzie nam opóźniał gdzieś wypłaty tych dopłat, bo pieniądze już sam stwierdzą, chociaż to niby nie są na to przeznaczone, ale że będą im potrzebne na walkę z koronawirusem lub z czymś tam. Kłopotów może być wiele, ponieważ gdzieś tam, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, jeśli, słuchajcie, dojdzie do tego, że gdzieś tam zakład na mnie odbierze przez miesiąc, czy Bóg wie ile, mamy duże ryzyko utraty jakiejś tam płynności finansowej. No przecież każdy z nas, który ma jakieś duże gospodarstwo, może i mniejsze, nie tyle, ale większe, jakieś kredyty do spłaty i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że rząd może coś z tym zrobić w takiej sytuacji neurologicznej, ale no te pieniądze, że tak powiem, każdemu z nas to miesiąc są potrzebne na przepływ tego wszystkiego przez brak odbioru waszych produktów może być cholera zakłócony. Także no mówię, bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że jak ten mem był, za kilka miesięcy będziemy się z tego śmiać, ale nie wszyscy. A mam nadzieję, że wszyscy. I słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo obornik, jak się wodzi, każdy widzi. Więc może po prostu ten vlog taki krótki, stricte informacyjny. Na pewno najlepiej każdy z was wie, co ma robić. Ja nikogo pouczać, że tak powiem, nie muszę. Po prostu chciałem powiedzieć wam tylko tyle, że jak ja to widzę, co u mnie, chciałem się do tego też jakby odnieść, no bo nie da się pominąć. I życzę wam wszystkiego dobrego. Oczywiście, żebyśmy się zawsze w komplecie spotkali. Kielce zostały niestety odwołane. Także przede wszystkim mordy, dużo zdrowia. Nie dawajcie się i wirusowi, i zwariować tej całej sytuacji. Do zobaczenia, słuchajcie, w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że w komplecie. Cześć.